To była konferencja prasowa przed siedzibą Polskiego Radia, gdzie wypowiadał się m.in. i tłumaczył te kwestie prawne mecenas Marek Markiewicz. A już teraz czas na kolejną rozmowę. Moim gościem jest pan Marek Formella, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, my oczywiście już od dłuższego czasu na antenie Telewizji Republika pochylamy się nad tematem zamachu na media publiczne. Wczoraj gościem redaktor Katarzyny Gujskiej na antenie Telewizji Republika był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że łamanie prawa jest stałą praktyką tej ekipy. I właśnie w tym miejscu zastanawiamy się, czy pana zdaniem kolejne instytucje są także zagrożone? Jakie mogą być kolejne kroki tej ekipy rządzącej? No, wymiar prawny tego zamachu na media publiczne został według mnie bardzo starannie przedstawiony. Nikt nie ma wątpliwości, że Donald Tusk poszedł w tej sprawie na wojnę z polską konstytucją i z polskimi ustawami, licząc na błyskotliwy, szybki sukces. Jak się okazało, to się nie udało. Moim zdaniem ten sposób postrzegania swoich uprawnień Donald Tusk będzie chciał przekładać na inne obszary swojego władztwa. Ma bowiem jakąś taką wewnętrzną, nieprzymuszoną chęć spełniania tych obietnic wyborczych, w których zapowiadał taką interpretację czy takie stosowanie prawa, które odpowiada jego filozofii rządzenia. Byłem chyba pierwszym, a w każdym razie jednym z pierwszych dziennikarzy, który zauważył, że z Brukseli do Polski nie wrócił Europejczyk, polityk, który respektuje normy prawne, w których realizuje swoje uprawnienia, tylko wrócił ulicznik, rodzaj politycznego rzezimieszka, który nie będzie miał żadnych wątpliwości, kiedy trzeba będzie naruszać prawo. Zresztą dołożył do tej swojej interpretacji takie zgrabne określenie prawo, tak jak my je rozumiemy. Więc zgadzam się z pani przypuszczeniem, że będzie próbował osiągnąć czy skorzystać z tej metody bezprawnej w innych obszarach, na przykład gospodarczych, na przykład wymiaru sprawiedliwości. Nie o praworządność bowiem chodzi, a o władzę i jej skuteczne prowadzenie, przynajmniej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, kiedy jesteśmy w środku kalendarza wyborczego, wyborów, które będą prowadziły do wyboru nowego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wyboru, który może być kluczowy dla kolejnych lat władzy tej wielobarwnej koalicji 13 grudnia. No i media miały być łatwym, okazały się trudnym, niekonstytucyjnym zamachem. Nikt w Brukseli, jak państwo słyszycie, nie mówi w tej chwili o zamachu na praworządność. Praworządność przestała być rekwizytem w polityce europejskiej wobec Polski. Jesteśmy, każdy, kto uważał, że Bruksela w sprawie relacji z Polską posługuje się fałszywymi kartami, widzi teraz na własne oczy, że się nie mylił. Właśnie wczorajsza wypowiedź na ten temat pan powiedział, myślę, że to jest tutaj też prawidłowa wypowiedź w punkt. Pałac Prezydencki o decyzji Sienkiewicza, Blitzkrieg, czyli tak zwana wojna błyskawiczna, się nie udał. Wspominałam też o wywiadzie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim na antenie Telewizji Republika. Zobaczmy teraz fragment. Ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje tego rodzaju możliwości, a poza tym od momentu powstania KRIT-u mamy do czynienia jakby z wpisaniem, to prawda pośrednio, ale bardzo wyraźnie, tych instytucji, o które chodzi, to znaczy telewizji, radia i PAP-u, do porządku konstytucyjnego. A więc likwidacja w żadnym razie nie może być tutaj przeprowadzona w zgodzie z prawem. Ja już pominam kodeks spółek handlowych, bo i tam są warunki, w których może być przeprowadzona likwidacja. One też nie są spełnione. No, krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z kolejnym całkowicie arbitralnym aktem, który wpisuje się w to, co powiedział Tusk, mianowicie, że
prawo tak, jak my je rozumiemy. Więc oni tak rozumieją prawo. To znaczy rozumiemy w ten sposób, że nie należy go przestrzegać. Nie ma takiego obowiązku, że oni rządzą i wobec tego oni sami dyktują, co jest prawem, a co prawem nie jest. To jest nowa jakość, jeżeli chodzi o państwa europejskiej demokracji. Coś naprawdę wyjątkowo groźnego i to nawet w skali nie tylko polskiej, ale i szerszej. Temu się trzeba bardzo zdecydowanie przeciwstawić. 11 stycznia będzie demonstracja w Warszawie. Mam nadzieję, że okazała demonstrację. Będziemy o tym mówić, będziemy się właśnie temu przeciwstawiać, bo to jest naprawdę niesłychanie ważne dla polskiej przyszłości, ale też dla przyszłości innych krajów. To była wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wyjaśniająca, dlaczego działania obecnie ekipy Donalda Tuska są nielegalne, niezgodnie z prawem. My oczywiście też cały czas na ten temat mówimy na antenie Telewizji Republika. Panie redaktorze, przenieśmy się na chwilę myślami, nie będziemy teraz tutaj pokazywać fragmentów, ale przenieśmy się na chwilę na konferencję wczorajszą Donalda Tuska. Tam padły różnego rodzaju zapowiedzi, między innymi zapowiedź zniesienia immunitetów dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy bronili mediów publicznych. Jak pan odczytuje tę zapowiedź? Czy to nie jest pewnego rodzaju groźba, tak? Jeżeli udajecie się do siedziby mediów publicznych, jeżeli sprzeciwiacie się temu, co robimy, no to będziecie osądzeni, tak? Tutaj nawet zacytuję fragment. Będziemy głosowali o uchylenie immunitetów wszystkim tym, którzy decydują się na naruszanie prawa. Nie będzie tutaj świętych krów, zapowiada Donald Tusk. Jak pan odczytuje te słowa? Ma rację. Jako pierwszy powinien stracić immunitet, jako drugi minister Sienkiewicz. To rzeczywiście sztandarowe przykłady naruszania prawa, kombinowania przy prawie, spekulowania prawem na rzecz własnych środowisk partyjnych. To jest rzecz bez precedensu. Posłowie wykonują swoje obowiązki, mają prawa do interwencji poselskiej. To nie pierwsza groźba, którą Donald Tusk kieruje pod adresem tych, którzy nie podążają w jego orszaku. Zresztą cały zamach na telewizję myślę, że był pomyślany jako rodzaj takiego sztandarowego przedsięwzięcia, które pokaże, że ta żelazna miotła, ci silni panowie, załatwienie sprawy w jeden dzień jest możliwe. Wydaje mi się, że znaczy generalnie ten okres, w którym dokonano zamachu na polską telewizję, a teraz spróbuje się ją bezprawnie zlikwidować, pokazuje, jak głęboka i wartościowa jest dorobek polskiej telewizji. Przecież w tym okresie zamachu na władzę telewizji publicznej, na legalne władze telewizji publicznej, korzystano obficie z dorobku telewizji polskiej, z dorobku wielu twórców różnych pokoleń, różnych fragmentów historycznych pracy telewizji, z koncertów, które organizowała Gdańska Telewizja. Ja byłem przewodniczącym koncertów bożonarodzeniowych, które dyrektor Strzemieczna przygotowała w katedrze w Pelpinie. Ja byłem przewodniczącym Rady Programowej Gdańskiej Telewizji. Pamiętam telewizję czasów pana Brauna i nie pamiętam, żeby wtedy Donald Tusk miał jakiekolwiek uwagi na przykład do pracy różnych oddziałów. A wtedy właśnie w Gdańsku Rada Programowa jednogłośnie zauważyła, że telewizja była bezpośrednim narzędziem realizacji polityki i środowiska politycznego Donalda Tuska. To wtedy na antenach gdańskiej telewizji, nie wpuszczano kandydatów Pawła Adamowicza w wyborach prezydenckich. To wtedy tuż przed wyborami organizowano programy, w których prowadzący zapewniał, że trójmiejscy prezydenci, panowie Szczurek, Karnowski i Adamowicz, są tak dobrze, że właściwie wybory nie są potrzebne, że można się obyć, można im powierzyć dalsze prowadzenie spraw publicznych w gdańskiej aglomeracji. Więc tu nie o telewizję chodzi. Donald Tusk kieruje się poczuciem osobistej zemsty wobec dziennikarzy, wobec pana Rachonia, pana Boryskiego, pana Kłeczka, już nie będę wymieniał, pana Tulickiego, całego zespołu. Dziennikarzy, którzy zajrzeli za kotarę, w której Donald Tusk uprawiał swoją politykę. To jest ten atak Donalda Tuska na telewizję, a właściwie na część dziennikarzy, na telewizyjną agencję informacyjną, jest najlepszym poświadczeniem
skutecznej pracy tego środowiska. Każdy, kto zna Donalda Tuska, nie tylko Aleksander Kwaśniewski, Ryszard Kalisz, wie, że to polityk i człowiek dość mściwy, odkładający w sobie różne urazy i resentymenty, ale nikt nie przypuszczał, że polityk, dla którego kiedyś Gazeta Gdańska była elementem tworzenia nowego pluralistycznego ładu w mediach, który był likwidatorem RSW Prasa w Polsce Północnej, likwidatorem po to, żeby stworzyć bardziej panoramiczny, przejrzysty krajobraz medialny, żeby różne punkty widzenia, różne poglądy były równoprawne, bo wtedy dopiero powstają warunki dojrzałej demokracji, że ten polityk będzie medialnym satrapą, który pogwałci wszelkie przepisy prawa. Miejsce Tuska po tym zamachu jest tuż obok generała Jaruzelskiego. To, co się wydarzyło w grudniu 2023 roku, czy ktoś chce, czy nie, sytuuje Donalda Tuska w okolicach polityka, który też łamał prawo, które wtedy obowiązywało. Panie redaktorze, koalicja 13 grudnia, czy też uśmiechnięta koalicja, jak ci politycy nazywali siebie jeszcze przed wyborami, złożyła mnóstwo obietnic wyborczych. To było między innymi 100 konkretów Donalda Tuska na 100 dni. Jest oczywiście też Lewica, Trzecia Droga, którzy również obiecywali tak zwane prezenty wyborcze dla swoich wyborców. I tutaj jednym ze sztandarowych projektów, jedną ze sztandarowych obietnic był dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. A co się okazuje, w 2024 roku właściciele firm nie tylko będą musieli płacić wyższy ZUS, ale także wyższą składkę zdrowotną, co wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2024, przygotowanej przez rząd Donalda Tuska. Czy pana zdaniem wyborcy koalicji, obecnej koalicji rządzącej, mogą czuć się zawiedzeni i czy też rozliczą z tego Donalda Tuska? Bo odnoszę wrażenie, że przez ostatnie 8 lat oczywiście są osoby, które krytykują niektóre decyzje partii rządzącej, które krytykują Prawo i Sprawiedliwość, i to jest zupełnie normalne, że nie wszystkie decyzje muszą się podobać, ale jednak wszyscy, prawie wszyscy stwierdzają, że Prawo i Sprawiedliwość realizowały swoje obietnice wyborcze. Tutaj mamy dopiero początek rządzenia i już właściwie sprawa jest jasna, te obietnice nie zostaną spełnione. No, do tych obietnic, które nie zostaną spełnione, dodałbym kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych. Ponieważ nie mam zaufania do umiejętności ekonomicznych i talentów gospodarczych Donalda Tuska, to pamiętam, jak przypominał, czy prosił o przypomnienie, o jaką kwotę chodzi przyszłego kandydata na ministra finansów, obecnego ministra finansów, pana Domańskiego. W sprawach gospodarczych Tusk porusza się jak we mgle, jest raczej odbiorcą różnych impulsów niż kreatorem jakiejkolwiek polityki. Natomiast jego polityka odpowiada doktrynie Marka Belki. Kłamstwo bierze tak szybko, że należy popędzać je kolejnym kłamstwem. Zatem jest to polityka ufundowana na obietnicach, na postulatach, ale nie na realnej ocenie tego, co jest w warunkach Polski możliwe. A że możliwe jest dużo i że Tusk znalazł się, expose Tuska, żeby expose Morawieckiego stało się pręgierzem Tuska. To, co premier Morawiecki zaproponował, to są właśnie zracjonalizowany program, zracjonalizowane obietnice wynikające ze znajomości budżetu, ze znajomości uwarunkowań, w tym także międzynarodowych. Cokolwiek Tusk nie powie, będzie to weryfikowane na podstawie założeń expose premiera Morawieckiego. Zresztą w swoim expose Tusk wielokrotnie podkreślał przywiązanie do różnych ważnych programów, które będą możliwe, ponieważ stan budżetu na to pozwala. Zauważył też inflację i przyczyny tej inflacji, co zresztą poświadczono w słynnej ustawie wiatrakowej. Zauważył hybrydową operację na granicy z Białorusią, co wcześniej jego środowisko całkowicie przekreślało i wykluczało jako powód czy jako impuls wpływający na polskie sprawy. Więc Tusk jest politykiem, który ugrzązł we własnych kłamstwach, ma sam chyba już problem w rozróżnianiu tego, gdzie prawda, gdzie fałsz, gdzie są te granice, które czynią polityka niewiarygodnym. Obecne. Zauważmy jeszcze jedno, że to całe otoczenie polityczne Donalda Tuska po jego fatalnym, bezprawnym zamachu na telewizję milczy skonfundowane. Milczy pan Kosiniak-Kamysz, milczy pan Czarzasty. Przecież doskonale pan Czarzasty zwłaszcza wie,
jak kształtowało się kadry, jaki jest tryb doboru kadr. Zajmował się tym osobiście, niemal ręcznie przez wiele lat w Krajowej Radzie Radiofonii. Więc Tusk, nie wygrywając wojny o telewizję, ponosi też ciężką porażkę w swoim środowisku politycznym, a łamiąc obietnicę, w tym słynną obietnicę dobrowolnego ZUS-u, sytuuje się po stronie ciemnej mocy, sytuuje się w rewirach, w których politycy na ogół kończą swoje kariery. Ale a propos obietnic, to też trzecia droga, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. To właśnie dosłownie miała być ta trzecia droga, czyli alternatywa dla rządów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Myślę, że też wyniki na to wskazują. Wielu młodych ludzi w to uwierzyło i rzeczywiście zagłosowało na nich jako pewnego rodzaju alternatywę. Chyba już nie mamy, panie redaktorze, właśnie po tym krótkim czasie chyba już nie mamy wątpliwości, że to była tak zwana ściema. Żaden z tych polityków, o których pani powiedziała, nie ma doświadczenia, głębokiego doświadczenia, nawet nie głębokiego, umiarkowanego doświadczenia gospodarczego. Nie wie, co to znaczy obowiązkowe daniny publiczne, co to jest dla przedsiębiorcy 15 każdego miesiąca, co oznacza 20 każdego miesiąca, w jakich terminach płaci się daniny publiczne, jak się je oblicza. To są amatorzy, którzy frywolnie skaczą po głowach swoich wyborców, okłamując ich, mamiąc, sami zaś korzystają z komfortu opłacania składek w parlamencie, przez parlament. Panie redaktorze, i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Również pozdrawiam serdecznie. To był pan Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. I jeszcze na zakończenie tej rozmowy chcielibyśmy państwu bardzo podziękować w imieniu całej ekipy Telewizji Republika za wsparcie, które do nas płynie, za oglądalność, za to, że są państwo z nami, że my możemy tutaj dla państwa występować i relacjonować wszystko to, co dzieje się obecnie w polskiej polityce i nie tylko, bo oczywiście także w polityce światowej. Widzą państwo właśnie teraz na ekranach telewizorów numer rachunku do wpłat na rzecz Telewizji Republika z dopiskiem darowizna. Oczywiście za wszelkie wpłaty i wsparcie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A już za chwilę na antenie Telewizji Republika kolejny gość, pani Urszula Rusecka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Zostańcie państwo z nami. Do zobaczenia już za chwilę.